Dzień dobry, witam. Jeden taki egzemplarz. Dzisiaj znajdujemy się, jak widzicie, na Ostródzkim Zamku, a moim gościem będzie wyjątkowy człowiek. Możliwe, że nieraz spotykaliście tego tajemniczego wąsacza na ulicach naszego miasta. Będzie nam opowiadał o historii, trochę o Ostródzie, o rekonstrukcji historycznej, o swoich rozlicznych pasjach. A ja spróbuję jeszcze może coś więcej z niego wyciągnąć. Zatem zapraszam Was. Maciek Szwarc, jeden taki egzemplarz. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że chociaż trochę uda mi się uchylić wnętrza przed widzami. No a kto wie, a może ktoś tą pasję podłapie, zobaczymy. Załapie od ciebie bakcyla albo wirusa, jakkolwiek to brzmi w dzisiejszych czasach. No to, ojejku, ja uwielbiam zarażać, byle pozytywnie. Chociaż ostatnio test miałem negatywny. Okej, no to zobaczymy. Zatem przechodzimy do rozmowy. Maćku. Rekonstrukcja historyczna, tak zaczęłam dzisiejszy odcinek, że opowiesz nam trochę o rekonstrukcji historycznej. No to dawaj, co to jest? To jak zwykle, ile ludzi, tyle definicji, natomiast tak bardzo uogólniając, rekonstrukcja historyczna, czy raczej odtwórstwo historyczne, bo ja wolę ten termin, to jest jakby ogół działań, która ma na celu odtworzenie jakichś zdarzeń, sytuacji, przedmiotów, tematów z historii. Natomiast jest to, ma to przeróżne oblicza. To może być inscenizacja bitwy, ale to może być próba odtworzenia na przykład kuchni na podstawie zachowanych przepisów, prawda? Oczywiście nie zawsze dane składniki będą tymi, co były kiedyś, natomiast to jest właśnie to, co jest moją osobistą definicją. Ja patrzę na odtwórstwo historyczne jako na archeologię eksperymentalną. Tak? Czyli z jednej strony mamy światek naukowy, światek, który odtwarza tą historię na podstawie różnego rodzaju źródeł, najczęściej pisanych, czasem jest to ikonografia. W przypadku nowszej historii, początek XX wieku, to są druga połowa XIX wieku, to jest fotografia, potem wchodzi film w XX wieku. Natomiast to też jest kwestia krytycznej analizy źródeł. Tak? Bo to, że Długosz napisał o bitwie pod Grunwaldem, to jest jedno, ale że nie lubił Władysława Jagieły, to warto wziąć to pod uwagę, prawda? Pewne źródła mogły być uproszczeniem. Artysta mógł malować to po czasie, albo nie mając bezpośrednio kontaktu z danymi osobami i szło w jakieś uproszczenia. Czyli na przykład oglądamy średniowieczne przedstawienia Męki Pańskiej i tam wszyscy legioniści rzymscy mają stricte średniowieczne wyposażenie, bo tak naprawdę średniowieczny malarz nie wiedział, jak wyglądali legioniści rzymscy. Wiedział, że to jest jakieś wojsko. Jak wygląda wojsko? No tak jak za oknem, to tak mówię. Na wzór i podobieństwo upraszczam sobie. Dokładnie. Na tyle, na ile wiedzy mu starczało. Tak. Wy w odtwórstwie historycznym tą wiedzę macie zdecydowanie większą niż chociażby malarze średniowieczny o przeszłości. Zajmując się tym odtwórstwem, znaczy jak wy to robicie? To znaczy od czego się zaczyna, co się robi? No bo już mniej więcej powiedziałeś, na czym to polega, ale to jest bardzo skomplikowana praca. Chyba. Skomplikowana, znaczy inaczej, pracochłonna, czasochłonna, wymagająca pewnych umiejętności w danej dziedzinie. Dlatego jedna osoba nie jest w stanie stworzyć wszystkiego, tak? Jeżeli ja chcę sobie stworzyć sylwetkę, dajmy na to żołnierza z epoki napoleońskiej, taki chociażby fizylier, jaki stoi za nami w gablocie, to tak naprawdę tam są buty, te buty szyje szewc. I to nie jest zwykły szewc, taki, który dzisiaj już tylko jest w stanie przybić obcas, podkleić podeszwę, tylko szewc-kaletnik, który... Od podstaw. Szewc-kamasznik, który jest w stanie od podstaw stworzyć ten but, naciągnąć na kopyto, ma ten sprzęt, którego dzisiaj już nie mają szewcy. To jest krawiec, który to wszystko musi wykroić, musi to uszyć i tak naprawdę to, że dzisiaj ktoś jest krawcem, to nie znaczy, że jest w stanie stworzyć tego typu odzież, bo myśmy właśnie, archeologia eksperymentalna, wykonywanie czegoś, żeby sprawdzić, jak to działa. Ja pamiętam, tworzyliśmy dublety, czyli takie bluzki średniowieczne męskie, można powiedzieć, i się okazuje, że one w ogóle nie działały. Dlatego, że osoba, która nam je szyła, wszyła rękawy w taki sposób, jak to dzisiaj ma miejsce w marynarce.
Tylko że dublet jest odzieżą obcisłą. Mało tego, tam nogawice są przywiązane, żeby one nie spadły, za przeproszeniem, z tyłu kacu, przywiązane do tej bluzki. I teraz jak zrobić to, żeby bluzka, która jest bardzo obcisła, nie krępowała ruchów? No okazuje się, że rękawy to są takimi wielkimi łukami na całe barki wszyte, a jak się wszyło je normalnie, to się nie da w nich ruszać. Czyli na podstawie materiałów źródłowych, tak, metodą prób i błędów sprawdzacie, tak, jak to po prostu działa. Czyli tak, krawiec musi uszyć, musi mieć do tego sprzęt taki, jak był kiedyś, do tego, tak jak powiedziałeś, kaletnik, szewcy, ojejku, broń. Kowal. No, to jest w ogóle kowal, potężne przedsięwzięcie. Tak, kowal kuje poszczególne elementy, specjalizujący się w mieczach będzie miecze. Płatnerz z kolei będzie zbroję klepał. To są dwie różne rzeczy. Gość, który klepie miecze, nie klepie blach, prawda? I odwrotnie, bo się specjalizuje w czymś innym. Bronią palną zajmuje się rusznikarz. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy skórę, no to musimy iść do garbarza. Natomiast to często nie jest skóra taka, jaką mamy dzisiaj. Kiedyś były dwa typy wyprawy. Wyprawa czerwona, czyli ta taka brązowa skóra, jaką my dzisiaj rozumiemy pod hasłem skóra, i wyprawa biała. Strasznie trudno dzisiaj białą skórę dostać. No i tutaj to już są ludzie, którzy to robią, ale w małej ilości, za dużo pieniążków. Okej, czyli przedsięwzięcie potężne. Tak. Jak liczna jest grupa odtwórców historii albo rekonstruktorów w Polsce? Dużo was jest? Ojejku, to zależy, bo są projekty, gdzie jest jeden wariant, który po prostu pochłonął ten temat i jest takim samotnym wilkiem. Są grupy w danych miastach, które mają 5, czasami 20-30 osób. Kiedyś tak było. Jeszcze właśnie za wspomnianej Gwiazdy Zarannej było tak, że byliśmy grupą lokalną. Dzisiaj to działa już troszeczkę inaczej. Te grupy są ogólnopolskie. Spotykamy się gdzieś tam w kraju, natomiast grupy są ogólnopolskie. Chyba internet, wymiana informacji, fora, grupy umożliwiły to, że łatwiej się komunikować i łatwiej jest znaleźć ludzi interesujących się tym samym tematem w całej Polsce niż w danym mieście. Natomiast generalnie od twórców, w zależności, chyba średniowiecze jest najbardziej popularne, epoka napoleońska mniej, druga wojna bardziej, pierwsza wojna mniej, wczesne średniowiecze bardziej, antyk mniej, trudno powiedzieć, natomiast są tysiące ludzi w skali Polski i kolejne co najmniej setki, które są zaangażowane jako rzemieślnicy, osoby, które to gdzieś tam ogarniają. I tutaj dodam troszeczkę ad hocowo. Można nas patrzeć jako na przebierańców, ale to jest hobby jak każde inne. Nieważne, czy grasz w golfa, czy łowisz ryby. Jako hobbyści my mamy potrzeby i ktoś musi te potrzeby realizować. Popyt, podaż, tak? Prawo rynku. I teraz dzięki naszemu nietypowemu hobby wiele zawodów w małej skali, ale się wskrzesiło, a niektóre przeżyły. No bo dzisiaj kowal już... No ile osób w Polsce potrzebuje podkuć konia w stosunku do XIX wieku? Ale kolejki na blachy dla rycerzy są tak duże, że latami ludzie czekają, więc coś za coś. Więc w zasadzie cała taka subkultura się stworzyła, rekonstruktorów, można powiedzieć. Trochę tak. To na pewno nie mało kosztuje, to nie są tanie rzeczy. Nie. Tak mi się wydaje. Po co ci to? Po co mi to? Mhm. Jak każde hobby, to jest forma eskapizmu, po pierwsze. Czyli to jest coś, co mnie po prostu cieszy. Tak? Każdy lubi nic nie robić, pod warunkiem, że czas nic nie robienia jest wypełniony tym, co lubimy. Okej. I teraz raz, że mnie to cieszy, mnie to gdzieś tam interesuje, wulgaryzując powiem, jara mnie to. Z drugiej strony bardzo mnie cieszy to, że czasami ktoś dostrzega w tym coś fajnego, tak? Czyli ja na przykład biorę udział w jakimś evencie, w jakiejś inscenizacji i ktoś podejdzie, porozmawia, zapyta. Oczywiście, że jest masa głupich pytań, tak? Pod na przykład jakich? Na przykład stoję jako legionista rzymski, sandały, tunika i tak dalej. Podchodzą pod chmielnie, a można sobie z rycerzem zrobić zdjęcie? Ziomek, chodź tutaj, tak? I w tym momencie ja się odwracam, cześć, na razie, nie rozmawiam.
A bywa tak, że na przykład ja pamiętam, stoi jakiś pan i tak patrzy, bo ja teraz wyszedłem na Hama, ale stoi jakiś pan, przygląda się na tarczę, stoi skutum, czyli ta wielka taka tarcza legionisty, z wieńcem, prawda, z kapikornusem, symbol, odtwarzam Legion 21, tam jednorożec był w tym rapaksie takim symbolem, takim zwierzęciem patronującym Legionowi. No i w takiej tabuli małej jest lek Wikesima Prima, 21 Legion, tak. Taki pan tak stoi, patrzy, przygląda się, patrzy, tak, czy mogę w czymś pomóc? Wie pan, bo ja, pytanie może dziwne, ale ten Legion 21 to był legionem nadreńskim czy naddunajskim? Panie kochany, chodź pan, ja panu wszystko opowiem. Więc jak się zdarzają ludzie, którzy są kulturalni i coś tam sensownego chcą, to ja poświęcę każdą minutę. Mhm. Czy takie rekonstrukcje? I to jest eskapizm, to jest ucieczka z domu, bo to jest taki reset głowy, tak? Jedni jadą na ryby, inni na grzyby, ktoś gra w golfa, nie wiem, ktoś jedzie na strzelnicę, a jedziemy się tak pobawić. Okej. Okay. No dobra, rozumiem, że ludzie mają różnie. Tak już całkiem na serio, to podziwiam zaangażowanie, bo tak sobie myślę, że też przygotowanie się do takich rekonstrukcji, chociażby uszycie takich strojów, czy nie wiem, wyposażenia, to wymaga bardzo też dużo takiej pracy z tekstami źródłowymi, no przecież to nie jest tak, że to sobie gdzieś tam, wiesz, a uszyjemy sobie w ten sposób, nie? Albo zrobimy sobie tak. No staracie się jednak robić to zgodnie ze sztuką, tak żeby to rzeczywiście miało jakąś wartość też i historyczną, więc to też sporo czasu po prostu trzeba siedzieć i grzebać. Sporo czasu, sporo sił, sporo nerwów, sporo pieniędzy. Często jest tak, że coś zrobimy i wydaje nam się, że to jest dobre, a potem nagle odkrywamy, że jednak można zrobić to lepiej. Bo na przykład nie wiedzieliśmy, że w tym i w tym muzeum znajduje się zachowany egzemplarz. Myśleliśmy, że nie ma, okazuje się, że jest. Pewne rzeczy wydają się być oczywistością, potem tą oczywistością jednak nie są, bo na przykład epoka napoleońska. Tak, mamy tutaj obraz Napoleon w Ostródzie. No, a będziemy mieli wkrótce całą salę. Natomiast na mundurze pruskim są guziki. Zahaczyłem mikrofon. Na mundurze pruskim mamy guziki na rabatach i oczy jakby... Nasz mózg podpowiada, że one są przyszyte, no bo guziki muszą być przyszyte. No tak. Tymczasem one były tylko dla ozdoby, one nie były przyszyte, bo one się... No ja się zastanawiam, jak oni to robili, bo to mi się urywa. Mam lederwerki, mam bandolierę, mam te wszystkie paski, zawsze mi się te guziki urywają. Jak oni to robili, że to się nie urywa? I nagle się okazuje, że zachował się uszkodzony mundur, gdzie zajrzano do środka i te guziki tak naprawdę są tylko włożone przez dziurki, a w środku wszyta jest tasiemka, która je trzyma wszystkie razem. Nie są przeżyte, są przyczepione na taśmie, tak? Czyli taka analogia współczesna zupełnie tutaj nie zdała egzaminu i się nie sprawdziła. Kompletnie. Inna sprawa. Teraz powolutku sobie szlifuję basinet, czyli taki bardzo typowy hełm dla przełomu XIV-XV wiek, no, tak zwany okres okołogrunwaldzki. Ja nie lubię tego określenia, ale ludzie go używają, więc tak mówię, żeby wiadomo, o co chodzi. I hełm, no każdy, kto był w wojsku, wie, że hełm ma pasek pod brodą, żeby hełm nie spadł z głowy. I to jest oczywista oczywistość, prawda? Natomiast ja patrzę, kurczę, a gdzie to powinno być? Patrzę na jedno znalezisko, na drugie, na trzecie, na dziesiąte, na dwudzieste i nigdzie nie ma ani otworu, ani nitu, na którym by ten, po prostu tych pasków tam nie było. Wciskano go na głowę i tyle. I być może mądrze jest dzisiaj zrobić taki pasek, żeby tam się nic nie stało, ale właśnie szukając, to jest to, szukając czegoś, odkrywamy, że zaraz, kurczę, przecież jak ja wcześniej tego nie zauważyłem? I takich rzeczy myślę, że jest więcej. Okay. Ciężki kawałek chleba, ale widać, że cię to jara. Znaczy, zabawa, no. Jakby nie jarało, to tego nie robił. Robił coś innego. Ciekawe co? To nie wiem, jak się jeszcze raz urodzę, to ci powiem. Spoko. A ja bym chciała wrócić do tego wątku, który myślę, że jest... Znaczy, myślę, że to jest fajne miejsce, żeby wrócić do tego wątku bractwa w Ostródzie. Bo ja też pamiętam te czasy. No, ostródzkie środowisko nie jest duże, wszyscy się znamy i pamiętam te czasy, gdzie rzeczywiście prężnie działało bractwo, dużo rzeczy na zamku się działo, było was widać. Powiedz trochę, jak to się zaczęło.
Jak to się zaczęło, to powinien najlepiej się wypowiedzieć Sławek Kowalski, pomysłodawca, no tak, inicjator i w zasadzie spiritus mowę z tego wszystkiego. Natomiast z mojej perspektywy ja widziałem rycerzy na jakichś pokazach. Tu mogę pozwolić sobie na dykteryjkę. Chodziłem do klasy, miałem w klasie koleżankę Sandrę, jej wuj był członkiem bractwa. I ona wyprosiła u Ernesta, który dzisiaj jest moim bardzo serdecznym kumplem, wyprosiła u niego, żeby pokaz rycerzy był na lekcji historii. Pani od historii się zgodziła, wszystko fajnie, pięknie. Tylko że pani od historii pomerdała daty. Tutaj się rycerze przygotowali, wzięli wolne z pracy, przygotowali sprzęty, wyczyścili, przyjechali. Totalnie non-profit. A pani od historii myślała, że to będzie za tydzień i w tym tygodniu zrobiła sprawdzian. Wchodzi Sandra do klasy, mówi, że są rycerze. Wszystkie dzieci hura rzuciły te kartki, ten sprawdzian, w ogóle pobiegły na dziedziniec szkoły zobaczyć rycerzy. Pani wściekła, no i poszła ochrzanić wspomnianego lojera. I to był błąd. Bo jak ktoś Sławka Kowalskiego zna, to wie, że to jest po prostu piąty żywioł. No i pani się oberwało. I to było takie z mojej perspektywy, tutaj mamy rycerzy, ale tu mamy taką sytuację. Ja jestem oczarowany. Ja naprawdę nie wiedziałem, na co mam patrzeć. To było fenomenalne. Potem jakiś kolejny pokaz trafiłem do bractwa. Jako młody miałem przekichane, miałem strasznie przekichane, ale to było typowe. Ostra szkoła życia, fala jak we wojsku. Natomiast to była fenomenalna rzecz, bo to skupiało ludzi, którzy byli indywidualistami. Tam raczej nie było ludzi, którzy byli tacy przeciętni. To trzeba było być trochę świrem, żeby tam trafić. Jeszcze większym trzeba było być świrem, żeby tam wytrwać. To nie było twórstwo sensu stricte, bo myśmy tak trochę fantazjowali. Nie znaliśmy źródeł. Jak ja w pewnym momencie zacząłem pytać, słuchajcie, a nie ma źródeł? Nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A potem odkrywam, że Nowakowski i Nadolski o krzyżakach napisał to wszystko, o co ja pytałem, i to jeszcze w latach 80. Książka kupiona zresztą za 3 zł, potem od pana Menela na bazarze. Spod folii w ogóle, bo też i do dzisiaj tą książkę mam o wojskach zakonu. Te rzeczy były, tylko myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy mieszali wszystko. 13-wieczny hełm garnczkowy, jakieś późno 15-wieczne bigwanty, wszystko razem. Kolczuga taka, zbroja taka, tunika z Ziemi Świętej, wszystko razem do kupy mamy rycerza. Tylko jak się potem, jak człowiek zaczął jakby dochodzić do źródeł, dochodzić do tego, no kurczę. Strasznie to wygląda. No ale taki okres błędów i wypaczeń. Dzisiaj się śmiejemy, że to nie było twórstwo, to była subkultura. Tak jak powiedzieliśmy sobie, ze swoim slangiem, ze swoimi obyczajami, ze swoimi imprezami, ze swoim wyglądem i tak dalej. Ale to jakby sprawiło, że po tych starych bractwach rycerskich, bo to nie było tak, że ostruda tak wyglądała, w ogóle w Polsce tak to wyglądało, właśnie ci najstarsi rekonstruktorzy to są ci, którzy mieli wtedy jakby taką szkołę i potem poszli w innym kierunku, natomiast no, na takiej podwalinie. Okej, okay, czyli to lata 90. początki, wszystko opierało się na takiej partyzantce, ale z dużą ilością pasji. Bardzo, ojejku. Taką chyba odrobiną szaleństwa trochę w tym wszystkim. No tak, jesteśmy, kurczę, jesteśmy tak jak powiedziałeś, ostruda, wszyscy się znamy. Nie? I teraz ja razem pracuję tutaj z kolegą Markiem. Tutaj, czyli w Muzeum w Ostródzie? Tutaj w Muzeum w Ostródzie. W tamtym czasie ojciec Marka był dyrektorem zakładów zawodówki i Sławek Kowalski wyprosił po znajomości u tego ojca Marka możliwość, tam oczywiście przez dyrekcję, wejścia kucia. Myśmy nie kuliśmy miecze, blachy i tak, myśmy nie byli kowalami, rymarzami i tak dalej. Lepiej, gorzej nam to wychodziło. Wtedy nam się wydawało, że jest spoko. Dzisiaj jak na to patrzę, to jest ten typ dziecka, które jest tak brzydkie, że tylko matka może je kochać, więc ja mam sentyment. O,
Złapałem mikrofon. Nic nie szkodzi. Tak. Więc, ale mam sentyment do tych starych blach, do tych starych gratów, straszliwy. Chociaż no, już dzisiaj się nimi nie chwalę. Ale to takie skarby. Trzymasz w szufladzie. Niektóre są za duże, ale w kącie stoją. Okej. Okay. A co teraz dzieje się z bractwem? Gwiazda zaradna jest takim meteorem, który wszedł na firmamencie, rozbłysnął i zgasł. Z różnych powodów. Część się wyprowadziła, po prostu myśmy dorośli, życie nas dogoniło. Pojawiły się dzieci, pojawiła się praca. Te dzieci, ta praca też była, ale w pewnym momencie ktoś musiał wyjechać za granicę. Ktoś musiał, po prostu zrezygnował, bo się wypalił. No i to się jakoś rozeszło po kościach, niestety. Takim dinozaurem tego wszystkiego jestem ja, bo udało mi się do dzisiaj troszeczkę robić to, co robiłem w ramach, może nie do końca, ale w ramach działań muzealnych. Mam nadzieję, że za chwilę to się znowu rozkręci jako żywe lekcje historii. Natomiast zostało jakby w pewnym momencie od Gwiazdy Zarannej jedna grupa się odłączyła i ona gdzieś tam, poszczególne osoby funkcjonują do dzisiaj, i potem druga grupa się też odłączyła w 2004 chyba. I do dzisiaj kolega Tomek, Marcin, tak mówię trochę oficjalnie, ale Łysy, Słoń i tak dalej, te osoby do dzisiaj gdzieś tam funkcjonują, tylko tak jak z nimi gadałem, no to też już są emeryci, kombatanci, swoje lata mają, swoje życie mają i gdzieś tam, może inaczej, to kiedyś było bardzo intensywne. Myśmy żyli, ale to zupełnie serio, myśmy żyli od wtorku do czwartku, od czwartku do soboty, od soboty do wtorku, bo wtedy były spotkania. Z taką intensywnością, 3 razy w tygodniu, a w wakacje, w sezonie, to oprócz tych spotkań, od soboty do soboty, co weekend jakiś turniej, co weekend jakiś wyjazd. W pewnym momencie to było bardzo nakręcające, a w pewnym momencie zaczęło nudzić. No bo jak jedziesz po raz 70 i widzisz to samo, to jest takie szukam czegoś nowego. Ale no tak, no. No to taki naturalny proces chyba. Jasne. I tak jest, nie wiem, z muzyką, z plastyką, z czymkolwiek. Szukasz czegoś nowego, żeby się nie wypalić. I dla mnie taką gwiazdką był 2006 rok, kiedy ja mówię, kurczę, może epoka napoleońska. Tutaj też Bonaparte był i w ogóle jest to fajne, ciekawe. Wtedy z Arturem Munie miałem okazję porozmawiać na prywatnym spotkaniu. Artur mówi, ty słuchaj, a wiesz, że za rok mamy 200-lecie? Ja mówię, no wiem, no i co z tego? Przecież na to może być pieniądze, może być jakaś tam dotacja. I się udało. Udało się zdobyć pieniądze na event, udało się zdobyć pieniądze na jakieś tam pierwsze mundury francuskie. No i tak zrobiliśmy pierwszy biwak wojsk napoleońskich, potem był drugi, potem to też z różnych powodów się rozeszło po kościach. Natomiast ja się tą napoleonką zajmuję do dzisiaj, no i mam takie małe marzenie, żeby ten biwak powrócił do Ostródy. Jesteśmy bliżej jak dalej, o tak powiem na tą chwilę. No właśnie, wiem, że to jest też jedno chyba z takich twoich, nie wiem czy marzeń, ale jakiś cel do zrealizowania. Zawodowe opus magnum moje. Piknik napoleoński w Ostródzie. Ludzie tak mówią, piknik to tak, to się nazywa biwak. Biwak. Ja mówię, że jak ktoś chce mnie wkurzyć, to mówi piknik. O, to sorry, nie chciałam. Biwak napoleoński w Ostródzie. Bo biwak, piknik to z perspektywy dzisiejszej to jest jedno i to samo. Mhm. Ale tak jak powiedziałem, to jest też kwestia językoznawstwa. I na przykład tutaj mamy, po twojej prawej, po mojej lewej mamy Napoleona użyczającego łask mieszkańcom Ostródy, natomiast za moimi plecami znajduje się biwak de Ostrod. Dosłownie biwak w Ostródzie. Biwak pierwotnie oznaczało pewien wędrowny obóz. No dzisiaj to harcerze sobie chodzą, czy pielgrzymki, a 200 lat temu to zwykle jak ktoś, no wojska się przemieszczały, tak, bo ludzie byli zajęci pracą, zajęci życiem, nie mieli, tak jak dzisiaj, swobody podróżowania, podróżowali ci, co musieli, a musieli, no bo zaczęły grzmieć znowu w historii ludzkości wojenne bębny. No dobrze, ja myślę, że biwak w ogóle. Tak, znaczy pewnie moglibyśmy długo rozmawiać i ty miałbyś nam bardzo dużo do powiedzenia. Za dużo.
No tak, więc spotykam się co jakiś czas i twoje opowieści zawsze mnie cieszą. Ja myślę, że tym biwakiem napoleońskim w Ostródzie moglibyśmy tą rozmowę zakończyć, jako twoje takie opus magnum. Tak? To znaczy, ja mam nadzieję, że jeżeli do tego dojdzie, to jeszcze mnie odwiedzicie, tak. Jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Tym bardziej, że ja mam marzenie, żeby to nie był tylko taki show do kotleta. Żeby to oczywiście spektakl plenerowy, inscenizacja, tak, jasne, natomiast no i żeby kogoś to, ten bakcyl ugryzł, nie? Ale też chciałem, żeby to było coś więcej, żeby zrobić nie tylko pokazy, ale i warsztaty, zwłaszcza dla dzieciaków, różne. Chciałem, żeby były i prelekcje, i otwarcie nowej sali, bo w północnym skrzydle będziemy przygotowywać specjalną, to taka trochę zapowiedź, salę tylko poświęconą sekcją stałą, tylko epoce napoleońskiej, zwłaszcza widzianej przez pryzmat Ostródy i tego, co tu się działo. No, historia czwartej koalicji, czyli 1806-1807. No, mam nadzieję, że będzie się troszkę działo. W związku z tym i mam nadzieję, że ten biwak wróci w fajnej formie, takiej, która Ostrudzian zachęci do tego, żeby nas odwiedzili, żeby zobaczyli, a kto wie, może ktoś nawet sobie zacznie motruszyć. O, i złapie bakcyla. No to co, to w takim razie na dziś kończymy, a jak będzie się zbliżał czas biwaku napoleońskiego, to... No czas antenowy jest drogi, ja i tak dużo dostałem. Tak. Ale to się rozliczymy po tym. To potem, tak. Po audycji. Mam nadzieję, że ktoś będzie tego słuchał. No zobaczymy, nie? Mi się bardzo dobrze z tobą rozmawiało. Ale teraz już nie liczę łapek w dół, także jestem dobrej myśli. Okay. Tylko te na plus. Tam ze trzy będą, także... Zobaczymy, dzięki. Jasne. Dziękujemy bardzo. No dajcie chociaż te trzy łapki, nie?